Moi drodzy, zanim zaczniemy zwiedzać Istanbul, mamy dla Was krótkie ogłoszenie. Właśnie rusza przedsprzedaż naszej drugiej książki, książki o tytule Droga. Jest to kontynuacja Wielkiego Wozu, tam gdzie Wielki Wóz się skończył, tam właśnie droga się zaczyna i tam podejmuje całą historię. Czyli zaczynamy podczas naszej pierwszej zimy w Portugalii, no i stamtąd zabieramy Was właśnie na Camino, do Polski, potem na Bałkany, potem do Włoch, także zjedziemy znowu wspólnie kawał Europy. Dowiecie się także trochę o naszych przeżyciach, emocjach, o tym jak zmieniało się nasze podejście do van life'u i w ogóle do podróżowania, bo w tamtym czasie van life przestał już być tylko czymś takim wyjątkowym, i taką podróżą roczną, wakacjami, tylko stał się dla nas całym życiem. I jeszcze chcę powiedzieć, że jeśli ktoś nie czytał Wielkiego Wozu i na razie nie ma na to ochoty, to nie musi, ponieważ książka jest tak napisana, że osoby, które nie czytały pierwszej części, odnajdą się także w tej drugiej. Aczkolwiek oczywiście polecam przeczytać także pierwszy wóz, żeby mieć pełen obraz tej naszej przygody. Ja przeczytałem obydwie książki, uważam, że Wielki Wóz jest świetną książką, natomiast Droga jest jeszcze lepsza, bo Droga jest napisana przez Kasię z takim większą pewnością siebie i tam jest po prostu dużo takich fajnych rozkminek, które Kasia po prostu ma na te różne tematy życiowe, związane też z podróżą. Książka jest w przedsprzedaży i wszystkie osoby, które wszystkie książki Droga, które zostaną zakupione podczas trwania przedsprzedaży, czyli teraz, będą wysłane na nasz koszt. Na terenie Polski wysyłka jest na nasz koszt, kurierem, paczkomaty, czy też paczki do kiosku ruchu, albo na stacje benzynowe. To wszystko jest na nasz koszt, więc to jest mniej więcej 15 zł taniej. Więc zachęcamy Was serdecznie do tego, aby zakupywać właśnie te książki w wersji papierowej albo e-booki. E-booki od razu już wysyłamy, więc jeżeli ktoś zakupi e-booka, to od razu otrzyma. Natomiast książki papierowe będą wysyłane początkiem grudnia, bodajże 8 grudnia. Można też sobie kupić pakiety z Wielkim Wozem, z poradnikiem podróży samochodowej albo z naszą nowością, czyli z kartami do gry. To jest świetna sprawa i świetna sprawa pod choinkę na prezent. Więc jeżeli ktoś z Was jeszcze szuka pomysłu na prezent, to polecamy Drogę i karty do gry, vanlife'owe karty do gry. Możemy to też wszystko zapakować pięknie w piękny kolorowy papier z złotą wstążką i takie ładnie pudełeczko wysłać do Was prosto pod choinkę. Także zapraszamy Was do sklepu sklep podróżowanie.pl i to jest jedyne miejsce, w którym można kupić tą książkę. Nie ma nigdzie indziej w Empikach ani w księgarniach, ponieważ jest nasza, my sami ją wydajemy, no i sami też ją sprzedajemy. Tyle jeżeli chodzi o ogłoszenia, a teraz zostawiamy Was już z pięknym Istanbulem. Cześć, witajcie, witamy Was serdecznie prosto z Istanbulu, tudzież Stambułu, różne są wersje wymowy. Jesteśmy na kempingu, ale nie pokażę Wam go teraz, ponieważ spieszymy się na free walk tour, czyli na wycieczkę oprowadzaną po mieście, także zaraz się tam gdzieś widzimy w centrum. No ja wiem, ale nie mogę Cię tu zostawić. Mieliśmy gościa. Musisz zostać tutaj. Takiego słodziaka małego, hejka. Pilnuj kampera. To co słyszycie, to jest śpiew muezzina. 5 razy dziennie rozlega się właśnie ten śpiew. Przypomina, że czas się modlić. W Istambule znajduje się około 3250 meczetów, czyli jeśli chcielibyśmy zobaczyć wszystkie i codziennie wchodzilibyśmy do 10, zajęłoby nam to aż rok. Coto Chanel? Oj, Kaśka, chyba tutaj wrócisz z torebką. Dulce vitamina. Zaczynamy wycieczkę, idziemy na free walk tour. Dzisiaj będzie troszkę o historii, troszkę o kulturze. Wybierzemy na Was najciekawsze, najfajniejsze informacje.
Teraz znajdujemy się na placu, który nazywany jest Hipodromem. Za czasów rzymskich tutaj dookoła znajdowały się budynki, a wewnątrz była arena i odbywały się tutaj na przykład wyścigi konne. Tutaj spotykali się, żeby debatować nad jakimiś sprawami. Kiedy wybierano jakichś ważnych dygnitarzy miejskich, no to też tutaj się właśnie ludzie zbierali. Tutaj były dookoła miejsca siedzące, które były w stanie pomieścić 100 tysięcy ludzi. I na środku znajdowały się różnego rodzaju obeliski przywiezione z różnych zakątków. Dzisiaj zachowały się tylko 3. So area 4.5 meters deep. Przynajmniej pierwszy obelisk, obelisk pochodzący z Egiptu, który ma 3,5 tysiąca lat. Został tutaj przetransportowany łodzią właściwie, która była troszeczkę za krótka, więc kawałek od spodu go odcięli, kawałek go brakuje, ale naukowcy byli w stanie przeczytać wiadomość. Tutaj wychwalali ówczesnego egipskiego władcę. Jak możecie zobaczyć, obelisk znajduje się poniżej poziomu ziemi, a to dlatego, że w IV wieku właśnie tam był grunt, tam był ten poziom. I przez te wszystkie lata od IV wieku poziom obecnie się podniósł aż o 4 metry. Wow! W całym świecie jest 20 parę takich obelisków. Znajdują się na przykład... ale ten spośród nich wszystkich jest najstarszym. Na wprost mnie znajduje się Morze Marmara. Jest to najmniejsze morze. Obecnie pływa po nim jakaś niezliczona ilość statków. Coś niesamowitego. Za mną widzicie przykład jednego z najstarszych domów. Już nie zostało ich wiele, to jest dom drewniany i pochodzi z czasów właśnie Imperium Ottomańskiego. Famous narrow street of Stambul. Wczoraj, kiedy wjeżdżaliśmy do Stambułu, wjeżdżaliśmy przez kilka bardzo wąskich i bardzo takich niebezpiecznych dla naszego auta ulic. I tutaj znajdujemy się przy najwęższej, oficjalnie najwęższej ulicy w Stambule i nawet nosi taką nazwę, najwęższa ulica. Dobra, znajdujemy się teraz przy meczecie, który zaprojektował jeden z najbardziej znanych tutejszych architektów, jeden z najważniejszych i największych. Jeśli nie mylę, to się nazywał Sinin, a jego uczniowie także byli znani. Dwójka jego uczniów zbudowała i zaprojektowała Taj Mahal. Architekt, o którym wam opowiadam, tak naprawdę nazywał się Sinan. Był to architekt aż 3 sułtanów i zaprojektował w sumie ponad 400 budowli. Meczet, do którego weszliśmy, nazywa się Mihrimah i znajduje się w dzielnicy Üsküdar. To, co go wyróżnia na tle innych meczetów w Stambule, to jedne z najpiękniejszych kafelkowych mozaik, które zostały stworzone w mieście Iznik. Oprócz tego w świątyni znajdują się 4 fragmenty świętego dla muzułmanów kamienia Hadżar. To te małe czarne punkty, które wskazywał nam przewodnik. Kolejnym punktem na mapie naszej wycieczki była tak zwana Mała Hagia Sofia. Był to oryginalnie kościół, teraz jest to meczet. Powstał kilka lat przed dużą Hagią Sofią i jak twierdzą badacze, był to model, który miał sprawdzić, czy wszystkie plany są poprawne i czy będą w stanie wybudować dużą Hagię Sofię. To, co jednak jest tutaj wyjątkowe, to przepiękne kolumny, które zostały stworzone z kamieni jeszcze starszych niż ta świątynia. To znaczy, były one poniekąd recyklingowane. Ówcześni mieszkańcy Konstantynopola niszczyli świątynie pogańskie i właśnie wykorzystywali kamień z tych świątyń, by budować kościoły chrześcijańskie. Tak jak wspominam na początku o tym hipodromie, tak tutaj widzimy jego pozostałości i jego ostatnią część. Także można zobaczyć, jaka była olbrzymia skala tego budynku. Can be seen over there. And you remember, we passed nearby that building, I told you. Zmieścili się? Zmieścili. Wszyscy mają miejsce. Właśnie się dowiedzieliśmy, że ten chłopiec w tym uroczym stroju idzie na obrzezanie. Tak, dobrze słyszeliście. Muzułmanie również praktykują obrzezanie.
Jak powiedział nam nasz przewodnik, zabieg przechodzi około 12-letni chłopiec i dokonuje się go w szpitalu przez chirurga. I jest to podobno najszczęśliwszy dzień w życiu chłopca, ponieważ dostaje górę prezentów. W tym dniu rodzice spełniają wszystkie jego zachcianki i może się jeszcze przebrać. Stoję na tle najważniejszego budynku, najważniejszego zabytku i myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że nie tylko jest to najważniejszy zabytek dla Turcji, ale jeden z najważniejszych zabytków na świecie. Mowa oczywiście o Hagia Sofia. Budynek powstał między 532 a 537 roku, czyli powstawał 5 lat i było to na tamte czasy i myślę, że na obecne czasy ekspresowe tempo. Budowa budynku została zlecona przez ówczesnego cesarza Justyniana I Wielkiego. Na początku był to kościół chrześcijański, kościół Mądrości Bożej, ale w XV wieku, kiedy tereny te podbili Turkowie, zamienił się w meczet, oni dobudowali minarety, pozasłaniali mozaiki, które były w środku, ponieważ w meczetach nie może być żadnych wizerunków. I co ciekawe, potem za czasów Ataturka zostało przemianowany ten budynek na muzeum, jednak w ostatnich latach obecny prezydent Erdoğan na powrót przywrócił to miejsce jako meczet. Ja jestem w ogóle mega poruszona tym, że tutaj jesteśmy, bo pamiętam jak dziś, jak uczyłam się o tym miejscu na historii, w czasach licealnych. Pamiętam, że nauczycielka opowiadała o tym, jak ważny był to kościół, jak wiele kościołów było na nim wzorowanych. Jesteśmy teraz na słynnej ulicy, gdzie znajdują się restauracje, typowe tureckie restauracje i tutaj warto przyjść zjeść. For breakfast, menemen. Kokoreç to jest danie przygotowane z jąderbyka. Przysmak turecki, który najczęściej jedzą późno w nocy po wypiciu kilku drinków, no to wtedy ich pożywia po prostu. Ja chyba się nie odważę spróbować. Wróciliśmy na tą ulicę restauracyjną, żeby coś zjeść, bo jesteśmy mega zmęczeni. I to jest takie miejsce, gdzie podają tylko to, także to jest taka specjalność i mamy tutaj sałatkę, która nazywa się ezme, tyle pamiętam, z pomidorów, z papryki, z przyprawami na ostro, bardzo dobre. To jest taka sałatka z cebuli, z przyprawą sumak. Ciekawe, dziwne w smaku. A tutaj taka klasyczna ichniejsza sałatka, nie wiem jak ona się nazywa, ale tu jest pietruszka, ogórek, pomidor, troszkę cytryny. No i dostaliśmy szaszłyki takie mięsne. Będziemy sobie to wszystko zawijać w durum, czyli w naleśnika. I do picia tutejszy przysmak ayran, czyli taki jogurt, powiedziałabym trochę takie kwaśne mleko w stanie ciekłym do picia. Oderwę sobie kawałek. Znajdujemy się u wejścia Wielkiego Bazaru, no i nie będę dużo mówić, po prostu wchodzimy i zobaczymy, jak tam wygląda życie. To instrument dla Łukasza. Za mną sklep z ubraniami dla Michaela Jacksona.
Thank you very much. Bye bye. Ciao. Co sobie kupiłaś? Moim marzeniem było kupić sobie taki ręczniczek do sauny, więc mam teraz taki ręczniczek lekki, żeby się odwinąć. I udało mi się wytargować, była cena 80, zapłaciłam 65 lir, czyli połowę z tego to jest no, 30 zł z czymś. Także jestem usatysfakcjonowana. Niedaleko bazaru znajduje się znany, sławny meczet Sulejmana. No idziemy go zobaczyć, bo jest podobno przepiękny w środku. To jest miejsce, gdzie dokonywana jest ablucja, czyli takie, można powiedzieć, rytualne czy tradycyjne obmycie. Muzułmanie, zanim wejdą do meczetu na modlitwę, muszą umyć 7 części ciała, mają dokładne instrukcje, jak to robić, no i właśnie dokonują tych ablucji w takich miejscach. To, co mnie się bardzo podoba w meczetach, to jest to, że wokoło jest teren, który jest przeznaczony właśnie do użytkowania. Tutaj zawsze znajduje się gdzieś w pobliżu szkoła Koranu. Tutaj jest także właśnie miejsce, gdzie można się spotkać, porozmawiać, przyjść, odpocząć, napić się często czaju albo kawy. Także ta cała nawet zapalić papierosy, bo Turkowie palą bardzo, bardzo dużo. Także to mi się bardzo podoba, że to jest takie nie tylko miejsce modlitwy, ale także miejsce spotkań socjalnych, że tak to ujmę. Później to przyjadę z baniakami, żeby nalać wodę do naszego kampera. Zanim wejdę do meczetu, ja muszę zakryć włosy. Dzisiaj jestem na to przygotowana, wzięłam sobie chustkę i oboje z Łukaszem musimy ściągnąć buty. Taki jest nakaz, że należy tam wchodzić na boso. Na szczęście są dywany. Kobiety i mężczyźni modlą się w osobnych częściach. Mężczyźni modlą się z przodu, kobiety mają z tyłu wyznaczony taki zakątek. Często też jest on przedzielony zasłoną. Tutaj jest taka ażurowa, także tak to wygląda. Za mną znajduje się Bosfor i wczoraj oglądaliśmy niesamowicie ciekawy serial Osmanowie i dowiedzieliśmy się z niego, właściwie też dowiedzieliśmy się dzięki naszemu przewodnikowi, że kiedy panowali tutaj Rzymianie, żeby bronić wpłynięcia właśnie do Bosforu, zawiesili taki wielki metalowy, żeliwny łańcuch. No i jeśli wpływały statki przyjacielskie, to ten łańcuch był opuszczany do wody, tak żeby mogły przepłynąć, a przez cały inny czas on był napięty, także jeśli zbliżali się wrogowie, no to nikt nie miał szans tamtędy wpłynąć. To tutaj był ten łańcuch, pomiędzy tym miejscem, a tym. Mury dookoła miasta natomiast były kilkuwarstwowe, że tak powiem. Były tam jeden mur, fosa, kolejny mur, fosa, kolejny mur. Także te mury były nie do zdobycia. I w przestrzeni 1100 lat 23 różne armie próbowały je zdobyć i nikomu się to nie udało. No i to wszystko skończyło się dopiero, kiedy pojawił się sułtan Mehmed. I on ze swoją armią właśnie próbował zdobyć Konstantynopol. Próbowali sforsować te mury, niestety nie byli w stanie. Nie byli w stanie też właśnie wpłynąć do zatoki. I co zrobił ten sułtan? Wymyślił, żeby przeciągnąć swoją flotę, statki, przez ląd. Więc oni, żeby ominąć tą wieżę i ominąć ten łańcuch, wycięli fragment lasu, zrobili na nim drogę, położyli drzewa, pale i posmarowali je tłuszczem i w ten sposób przeciągnęli w nocy statki i wpuścili je po drugiej stronie. I w ten sposób Konstantynopol został zdobyty. Nazwa miasta także została zmieniona. Dzisiaj brzmi Istanbul. Jest to zlepek słów, który kiedyś oznaczał w mieście.
Ale śliczny widok tu jest po prostu, niesamowite. Niesamowite miasto. Dzisiaj przyszliśmy do miejsca, które w ogóle nie wygląda za ciekawie z zewnątrz, ale zobaczyliśmy, jest takiej bardzo biednej dzielnicy, także normalnie gdybyśmy dopiero zaczęli naszą podróż od odwiedzenia tej dzielnicy, to byśmy z której nie weszli, byśmy uciekli. Natomiast no, już widzieliśmy nie jedne slumsy i nie jedne takie biedne dzielnice, więc wiemy, że tam w tych miejscach jest też dobre, tanie jedzenie. Dlatego też weszliśmy do kafejki, która serwuje taki bufet, pokazaliśmy co chcemy. No i mamy tutaj posiłek dla dwóch osób, mamy dwie zupy, mięska, jakieś bakłażany i za to wszystko zapłaciliśmy 20 zł. Podjęliśmy decyzję, żeby tu w ogóle wejść, ponieważ tutaj nikt nie zapraszał, nie było naganiacza. No i miejscowi ludzie tutaj po prostu się stołują, jak zresztą widać może za mną, siedzą sobie i jedzą panowie. Nie wiemy do końca co zamówiliśmy, ale może będzie dobre. Spróbuję zupy z kurczaka. Rosół bez smaku. A to? To jest jakiś taki kleik z oregano i miętą i ryżem. No nie ma to nic wspólnego z polską zupą. Szybko przelecę tylko jeszcze to coś. To są jakieś takie kotlety mielone z ryżem, takie gołąbki, tak jak twarz gołąbków. Zimne, ale smaczne. Natomiast tu mamy bakłażana nadziewanego. To jest super. To jest bardzo dobre. Smakuje jak takie właśnie bośniackie, faszerowane papryki. I bakłażany. Dobra, jemy smacznego. Jedzonko było całkiem smaczne, naprawdę takie proste, zwykłe jedzenie. Na deser kupiłem takie żółte coś, miseczka takiego żółtego czegoś za 3 zł mniej więcej, 2,50. Wziąłem to dlatego, że najpopularniejsze to było, w sensie w tamtej gablocie to było najczęściej wybierane ze wszystkich. Więc pomyślałem, że skoro to jest takie popularne, to musi być dobre. Posypane granatem. Jest to ryż. Ryż na mleku, posypany czymś żółtym. No ja nie lubię ryżowych deserów, ale no spoko. I do tego jeszcze czaj. Czaj, czyli herbatka w takiej maluśnej, fikuśnej filiżance, znaczy szklaneczce. Strasznie mi się podoba ta właśnie szklaneczka. Ona przypomina tulipana, ponieważ tulipany pochodzą z Turcji. On jest z Holandii. Znaczy, teraz pan śpiewa. Teraz tulipany się kupuje, nawet Turcy kupują tulipany w Holandii, natomiast kiedyś pierwotnie, jest strasznie gorące, pierwotnie tulipany pochodziły stąd. No i to jest taka tulipanowa szklanka z czarną, mocną herbatą, zamiast espresso. Idziemy na most, idziemy przeprawić się na drugą stronę, no idziemy zobaczyć z bliska wieżę Galata. A propos tulipanu, to tutaj widzimy herb miasta i jak widzicie na pierwszy rzut oka, on przypomina właśnie tulipana, jest zrobiony w kształcie tulipana. Tutaj mamy 7 trójkątów, one symbolizują 7 wzgórz, na których jest wzniesione to miasto. Oczywiście minarety, ponieważ Stambuł jest jednym z najważniejszych miast w kulturze islamu. No i dookoła otaczają to miasto mury. Pierwsze miejsce, w którym widzimy pizzę, jak właśnie tu szliśmy do góry, to mówię do Kaśki, że gdyby wtedy ten Konstantyn Wielki umiał obronić, no i wszyscy nie został też zdradzony, gdyby umiał obronić Konstantynopol, to prawdopodobnie teraz ten Istanbul,
nadal nazywałby się Konstantynopolem, to raz, a dwa, byłoby to włoskie miasto, czyli wszędzie można byłoby zjeść pyszną, cudowną pizzę. A tak, to nie ma. Pizzy są burki i kebaby. Równie pyszne. Moi drodzy, to co widzicie za mną, ten piękny budynek, to jest wieża Galata. Jest to część pozostała po fortyfikacji ówczesnej kolonii Genui, która była po tej stronie utytułowana na wprost Istambułu, na wprost Konstantynopola tak naprawdę. I zarządca właśnie tej Genui przyczynił się do upadku Konstantynopola, ponieważ dogadał się z Imperium Osmańskim, no i sprzedał po prostu cenne informacje i pomógł też w zdobywaniu murów. Teraz, żeby tam wejść do środka, trzeba zapłacić około 50 zł, 40 zł. 100 lirów jest wejście. No i sprawdzają też testy covidowe. Myśmy przeszli tam ten pierwszy sprawdzenie testu, natomiast później trzeba było zapłacić 50 zł za jedną osobę, czyli stówkę za dwie osoby, żeby tylko wejść na górę i zobaczyć widok, także darowaliśmy sobie. Jeszcze mam taką jedną ciekawostkę i poradę dla osób, które się będą wybierać tutaj w przyszłości. Jeżeli chcielibyście przyjechać do Istambułu i zrobić jakieś zakupy pamiątkowe, to przejdźcie sobie na drugą stronę rzeki, morza, bo tu gdzie jest właśnie ta wieża Galata, ponieważ zauważyliśmy, że tu są dużo tańsze rzeczy, dużo tańsze pamiątki i dużo większy też wybór. Kupiliśmy sobie takie podstawki, z jednej strony z korek, drugie są metalowe. One wyglądają jak portugalskie ażuleżos, natomiast no one są tutaj tureckie. Może w Chinach zrobione, nie wiem, ale są dużo, dużo tańsze niżeli tam. Kupiliśmy kartki, byliśmy zapalić sobie szisze i no tutaj widać ewidentnie, że jest dużo taniej niżeli po przeciwnej stronie, tam w okolicach Hagi Sofii. No i z tego miejsca chciałbym wam podziękować za dzisiejszego vloga, za dzisiejsze oglądanie. Cieszę się, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że pokazaliśmy wam dzisiaj dużo ciekawostek związanych z Istambułem, wcześniej Konstantynopolem. Jest to no niesamowite miasto, niesamowite kulturowo, architektonicznie, smakowo. No nie ma drugiego takiego miasta na świecie, wydaje mi się, jak Konstantynopol, Istambuł. No jest super. Cieszę się, że tutaj jesteśmy, cieszę się, że dotarliśmy. Z przygodami wjazd był, ale te dwa dni spędzone tutaj sprawiły, że no, jesteśmy zakochani w tym mieście. Nie wiem, że zamieszkalibyśmy tutaj, ale naprawdę nam się bardzo podobało. Jeżeli wam również się podobało w Istambule, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli wam się podobał dzisiejszy film, jeżeli podobają wam się w ogóle nasza twórczość, to możecie się podzielić ze znajomymi albo z rodziną naszymi vlogami. Wtedy więcej osób będzie miało możliwość podróżowania wspólnie z nami, odkrywania nowych miejsc Turcji, podziwiania słońca. No a my teraz pakujemy się, idziemy do vana i później będziemy mieć w stronę słońca, w stronę południa, ponieważ tam jest jeszcze 27-29 stopni, a tu już gdzieś koło 15-16. No jak widzicie, jestem w kurtce, a tęsknię za t-shirtem. Do zobaczenia, miłej niedzieli, do zobaczenia w przyszłą niedzielę. Bye.